Hej, hej! Dziś zrobimy sobie rękawiczki. Dla kogo jest ten projekt? Dla ambitnych, dlatego że tutaj nauczymy się mnóstwa nowych technik. Fajnie, jakbyś już znała oczko prawe, oczko lewe, nabieranie oczek i zamykanie oczek. To byłoby super, czyli jeżeli znasz podstawy dziergania, jeżeli umiesz te podstawowe techniki, to ten projekt jest dla Ciebie, jeżeli chcesz pójść dalej. Czyli stać się tak zwaną średnio zaawansowaną. Rozwijać swoją bazę technik, umieć coraz więcej. Te rękawiczki będą świetnym pomysłem, nauczą Cię bardzo dużo nowych rzeczy. I ja się jeszcze nie przedstawiłam. Cześć, ja nazywam się Marta i witam Cię na kanale Perl. Tutaj nauczysz się robić na drutach. Czego się tutaj nauczymy? Nauczymy się dodawać oczka na kciuk, czyli jakby rozdwajać naszą robótkę i dodawać do niej jakiś osobny element, którym jest właśnie kciuk. Nauczymy się zamykać oczka na palce i nauczymy się super fajnej rzeczy, czyli Kitchener Stitch. To się po polsku nazywa ścieg dziewiarski i jest takim sposobem na szycie naszej robótki, tak by było to praktycznie niewidoczne dla naszego oka. Jest to piękne wykończenie. Nawet dla samego tego wykończenia warto obejrzeć ten film. Jeżeli jesteś początkująca i nie czujesz się jeszcze na siłach poznawać te wszystkie techniki, to zapraszam Cię do mojej serii Jak zacząć robić na drutach, tutaj Ci ją linkuję. Także w serii Dreamy możesz znaleźć inne projekty, które są dla bardziej początkujących dziewiarek. Co potrzebujemy, żeby zrobić nasze Dreamy Gloves, czyli rękawiczki? Jako włóczkę polecam Ci tą włóczkę, czyli Drops Andes, i tutaj na rozmiar S i M potrzebujesz jeden motek, powinien wystarczyć jeden motek, a na rozmiar L dwa motki. Jeżeli dziergasz z innej włóczki, tutaj możesz użyć zamienników, czyli Drop Snow czy Drop Swish. Teraz Ci jeszcze pokażę różnicę pomiędzy rękawiczką udzierganą z Drops Andes, czyli z ta włóczka, którą będziemy używać do tego tutorialu, oraz Drop Swish. To są te same rozmiary, to znaczy to jest ten sam rozmiar M i ta włóczka Drops Andes jest jednak troszkę cieńsza niż włóczka Drop Swish. Więc jeżeli będziesz robić z Drop Swish czy z Drop Snow, czy z jakiejś innej włóczki, troszkę grubszej po prostu od tej Drops Andes, to możesz wybrać mniejszy rozmiar, żeby mieć ten sam efekt. Poza tym potrzebujesz druty. Ja te rękawiczki przerobiłam na drutach 5 mm ściągacz i 6 mm nasz tułów rękawiczki. Rękawiczki będą w trzech rozmiarach S, M i L. I tutaj warto sobie zmierzyć własną dłoń i mierzymy ją w tym najszerszym punkcie dłoni bez kciuka. Ja tutaj mam około 20 cm, coś takiego, no 19,5. I tutaj zgodnie z tabelką wybieracie sobie rozmiar. Od tego będzie zależeć w sumie ilość oczek nabranych na mankiet. Ja przerobiłam wszystkie trzy rozmiary i tutaj Wam pokażę, to jest rozmiar S na mojej dłoni. On jest dość ciasty na mnie, no ale też jakby dam radę go nosić. To jest rozmiar M, w którym czuję się najbardziej pewnie, jakby najbardziej do mnie pasuje. I to jest rozmiar L, czyli taka już bardzo duża, luźna rękawiczka. Więc tutaj zależnie od preferencji wybierzcie swój rozmiar. Jeszcze dodam, że próbka na 6 mm drutów wyszła mi 13 oczek na 18 rzędów, więc jeżeli szukacie jakiegoś zamiennika, to możecie poszukać na drutach 6 mm taki rozmiar. Ok, zapraszam Was do wspólnego dziergania. Bierzemy nasze mniejsze druty, 5 mm i nabieramy oczka. Nabieramy tyle, ile w tabeli na nasz rozmiar. Ok, jak nabrane tyle oczek, ile we wzorze, to dobieramy jeszcze jedno oczko dodatkowe, by zamknąć robótkę w okrążenie. Teraz będziemy przerabiać metodą Magic Loop i do tej metody zaraz przygotujemy sobie robótkę. Więc na początek wyciągamy jeden drut z robótki i tutaj mamy nasze nabrane oczka, wszystko w porządku. Przesuwamy te nabrane oczka w stronę naszej żyłki. Teraz sobie odliczamy połowę tych oczek i jedno to oczko dodatkowe i tutaj przeciągamy żyłkę. Dobra, teraz przekładam je, żeby patrzyły druty do góry. Tu mamy nasz wolny koniec, tutaj mamy nasz koniec, którym będziemy robić. Te oba końce wystają z prawej strony, z prawego drutu. Dobra, łączymy naszą robótkę w okrążenie. To oczko z lewego drutu przekładamy na prawy drut.
Lewy drut możecie sobie troszkę wysunąć, żeby Wam tutaj nie przeszkadzały te oczka, że spadają z drutu czy coś. I teraz drugie oczko na prawym drucie, oto, przekładamy nad pierwszym oczkiem na prawym drucie i w ogóle zdejmujemy z drutu, puszczamy. I ściskamy teraz naszymi nitkami tutaj, żeby się zacisnęło. I w ten sposób na każdym drucie powinnaś mieć połowę oczek. Teraz jeszcze tylko dodam, że czasem wracam tym jednym oczkiem na lewy drut, dlatego że tak naprawdę nasz początek robótki jest w tym miejscu i możemy zobaczyć to po wystających tych nitkach z tego miejsca, ale ostatnio zauważyłam, że lepiej mi się pracuje, kiedy tego oczka nie przykładam, więc rzeczywiście nie zawsze przykładam to oczko. To nie ma takiego znaczenia, tak naprawdę możecie zrobić tak, jak jesteście przyzwyczajone. I tutaj będzie nasz początek okrążenia. Ten początek okrążenia jest dość ciężki do zaznaczenia w metodzie Magic Loop, ale na razie go sobie zaznaczymy. Później Wam opowiem, jak to robię zazwyczaj. Ten krótszy koniec kładę sobie do siebie. Tutaj zginam druty i tym dłuższym, tym, który idzie do motka, będę pracować. Teraz będziemy robić ściągacz. Ściągacz będziemy robić ściągaczem 1 na 1, czyli jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Tak długi on będzie, ile Wam daje tutaj w tabelce informacje, więc wyciągamy drut z tyłu. Zostawiamy tutaj na żyłce tylko oczka. Ja robię tak, że wskazującym palcem przytrzymuję tą żyłkę blisko robótki. I teraz przerabiamy nasz ściągacz 1 na 1, czyli przerabiamy oczko prawe, przekładamy nitkę z przodu robótki i przerabiamy oczko lewe. Oczko prawe i oczko lewe na zmianę do końca okrążenia i później spotykamy się na końcu tego okrążenia. Przerobiłam wszystkie oczka z tego drutu, ostatnie oczko to lewe. I ja teraz wkładam ten drut w robótkę. O, w ten sposób i przekręcam robótkę i w ten sposób jestem w punkcie wyjścia, czyli znowu wyciągam tylny drut z robótki i mogę przerabiać moje oczko prawe i oczko lewe na zmianę. Ok, pierwsze okrążenie przerobione i możecie teraz zobaczyć tutaj, że jak wkładałam sobie tutaj mój drut z tyłu, to wypadł mi ten marker. I trochę tak to będzie, że przy tym Magic Loopie niezbyt wygodnie jest używać markera początku i końca rzędu w tym miejscu, czyli w naszym rozdwojeniu robótki w tym miejscu, gdzie tego Magic Loopa łączymy, więc ja często sobie przypinam po prostu ten marker z tej strony robótki. O, w tym miejscu, dlatego że za każdym razem, jak robię Magic Loopa, to wiem, że tutaj jest początek rzędu, a tutaj nie, z tej strony. I tak sobie radzę. Więc pierwsze okrążenie przerobione i teraz będziemy przerabiać ściągaczem jedno oczko prawe i jedno oczko lewe, aż osiągniemy wysokość mankietu. Widzimy się tam. Moja długość ściągacza zrobiona, nawet troszkę dłużej zrobiłam niż planowałam, ale to nie musi być co do centymetra. Pamiętajcie, to będzie Wasz mankiet, więc zróbcie sobie tyle właściwie, ile Wam się podoba, żeby ten mankiet miał długości. Ok, teraz będziemy robić jedno okrążenie oczek prawych. Czyli na drutach 5 mm, tych, których robiłyśmy ściągacz, robimy jedno okrążenie oczek prawych i widzimy się na końcu okrążenia. Resztę rękawiczki będziemy robić na drutach 6 mm, więc teraz będę te druty wymieniać. I żeby było mi łatwiej przerabiać, mogę wymienić na razie ten mój prawy drut, a dopiero po przerobieniu jednego okrążenia drugi drut. Jedno okrążenie drutami 6 mm zrobione, więc ja sobie ten drugi lewy drut wymienię, ale jeżeli Ty robisz ścisło, jeżeli masz tendencję do robienia oczek ścisło, to możesz sobie ten drut mniejszy zostawić tutaj jako lewy, będzie Ci dużo łatwiej przerabiać oczka. Szczególnie początkującym to bardzo polecam. Ok, teraz będziemy przerabiać naszą główną część rękawiczki i będziemy przerabiać oczkami prawymi, aż osiągniemy ilość centymetrów, którą Wam teraz podaję w tabelce, bo ona się różni od rozmiaru.
Wartości w tabelce podaję Wam od końca mankietu, odtąd, dlatego że każdy ten mankiet mógł sobie zrobić w sumie inny, a nam chodzi o to, żeby teraz ta część odtąd do kciuka była konkretnej długości, więc będę Wam podawać w tabelce wymiary odtąd. Ok, czyli przerabiamy oczkami prawymi, aż osiągniemy konkretną długość rękawiczki. Wysokość nasza zrobiona i teraz pokażę Wam, jak to wygląda na ręce. Jeżeli robicie rękawiczkę dla siebie, to w tej chwili zrobiłyśmy ten kawałek od mankietu tak naprawdę do naszego tutaj knykcia na kciuku. Ja teraz nie robię rękawiczki dla siebie, tylko troszkę większą, rozmiar większą, albo nawet dwa rozmiary. U mnie nie jest do knykcia, tylko kawałek dalej, ale jeżeli robicie dla siebie, to możecie nie sugerować się wymiarami z tabelki, tylko zrobić idealnie do swojego knykcia. I dlaczego? Dlatego, że teraz będziemy robić dziurę na nasz kciuk, zostawiać oczka na nitce na kciuk, robić tą dziurkę i po prostu ona najlepiej wychodzi, jeżeli jest na wysokości naszego knykcia. Ok, robimy. Teraz schemat będzie różnił się dla prawej i lewej rękawiczki. Teraz będziemy robić prawą rękawiczkę, przerabiamy jedno oczko prawe i następne oczka przekładamy na nitkę albo na jakiś wolny drut, który macie. I ja teraz odkładam swoje oczka. Jak to robię? Wkładam tutaj igłę z jakąś wolną nitką i ściągam nasze oczko z drutu. I teraz macie tych oczek przełożyć tyle, ile w tabelce. Rozmiary się troszkę różnią, jeżeli chodzi o ilość tych oczek przełożone, tutaj zostawione na nitce te oczka. I ja tą nitkę jeszcze sobie związuję, żeby te oczka mi na pewno nie uciekły. Ok, dalej będziemy dokładać oczka na ten drut. Ja robię to w ten sposób, że przekręcam tą nitkę, o tak, by mieć ten koniec idący do motka z tyłu naszej pętelki. I tą pętelkę w ten sposób skręcam i zakładam na drut. I ją dość mocno zaciskam. I w ten sposób, skręcając nitkę i zakładając ją na drut, dokładamy dokładnie tyle oczek, ile zdjęłyśmy na naszą nitkę. Oczka dołożone. I teraz przerabiamy resztę okrążenia prawymi oczkami. Znów jestem na początku okrążenia. Poznaję to po tym, że tutaj mam znacznik, który ułatwia mi zobaczenie, czy to jest początek okrążenia, czy to w Magic Loopie, no bo to jest ciężko rozróżnialne. I teraz pokażę Wam, jak przechodzi się przez te oczka dopiero co nabrane. Bo jest troszkę ciężej. Czyli tutaj dalej oczka prawe. I jak napotkamy nasze oczka dopiero co nabrane, to może nam być troszkę ciężej się wbić w nie, ale generalnie przerabiamy je dokładnie tak samo jak każde inne oczko prawe, czyli wbijamy się w tą przednią nitkę od dołu do góry i tutaj nawijamy, nic strasznego. Ok, i teraz to wygląda w ten sposób. Tu mamy naszą dziurę na kciuk. I dorobienie sobie tego kciuka zostawiamy na sam koniec, więc teraz będziemy przerabiać oczkami prawymi, aż osiągniemy konkretną długość naszej rękawiczki. No i jest to długość, którą jeżeli przymierzacie na swojej dłoni, jest to długość do małego palca u dłoni. Jeżeli robicie dla kogoś rękawiczkę i nie możecie jej w tej chwili przymierzyć, to wyświetlam tabelkę, ile zrobić tej rękawiczki, mierząc od końca mankietu, czyli odtąd, ile tych okrążeń prawych trzeba zrobić w centymetrach. Widzimy się przy palcach. Przerobiłyśmy już główną część rękawiczki. Tak to wygląda na ręce. Zwróćcie uwagę, by Wasza rękawiczka dosięgała Waszego małego palca. Ja tutaj mam troszkę dalej zrobione, bo robię większy rozmiar, ale powinno mniej więcej to wyglądać tak, że Wasza tutaj żyłka zahacza o mały palec, jest na opuszku małego palca, więc możecie nie sugerować się właśnie tabelką, tylko Waszymi faktycznymi wymiarami ręki. I teraz będziemy robić zamykanie na palce, czyli ten taki o tutaj łuk.
Żeby Ci się łatwiej oglądało ten tutorial, podzieliłam go na kilka części. Jeśli szukasz kursów robienia na drutach, krok po kroku, wszystko wytłumaczone, bez frustracji, to zachęcam Cię do subskrypcji. I tutaj linkuję Ci playlistę rękawiczkową, gdzie znajdziesz kolejne części na właśnie ten projekt. To co? Życzę miłego dziergania. Cześć!